Z nami Łukasz Różański, nowy mistrz świata. Jakie to uczucie? Nie wiem, na razie do mnie nie dochodzi, także... no ale oczywiście pełny wieczór emocji tak naprawdę i cały tydzień, tak szczerze powiedziawszy, był mega męczący. Bardziej męczący jak ta walka, można powiedzieć. Udało się i co? I nie wiem, co będę dalej robił. W którym momencie, Łukasz, zdecydowałeś, że ruszysz do przodu na niego tak odważnie? Ja widziałem taki moment przy linach, kiedy ty byłeś trochę zdziwiony, że on nie wyprowadza ciosów i postanowiłeś zaatakować. Nie, trafiłem chyba, tak mi się wydaje, lewym sierpem, jak dobrze pamiętam. I zobaczyłem, że po prostu oczy uciekły, więc no jak zawsze. No właśnie, bo tak zacząłeś machać tą prawą ręką, która nie dochodziła i pomyślałeś chyba trochę w tym ringu i zamarkowałeś prawy, trafiłeś lewym sierpem i to był początek końca. No dobra, prawa ręka to jest mój jakby, moje antidotum na wszystko, ale tutaj nie wchodziła i lewy sierp też jakby miałem w repertuarze, można powiedzieć, bo wiedziałem, że spuszcza prawą rękę przy ataku, więc no... Spóźnił się po prostu i tyle. Zaś, czy babi ci też trafił w pewnym momencie? Tak mi się wydawało, że się tak, zachwiałeś. Tak, nie zachwiałem się, ale mnie trafił. Źle trochę też tak stałem i ten, ale no mocno bije. Tam lewy, prawda? Lewy taki. No, właściwie lewy chyba, no lewy chyba. No, tam, ale taki, no, troszkę się odsunąłem. Nie? No. Łukasz, czy to była taka taktyka, żeby wejść w niego na maksa od początku, czy tak wyszło po prostu emocjonalnie? No nie, tak jak powiedziałem, no tak jak zawsze, to stara zasada. Sparingi zupełnie inaczej, walka inaczej, więc... jak mówię, tak jak mówiłem wcześniej, trzeba się zaadoptować w pierwszych sekundach do tego, co się dzieje w ringu i no i tak to tu wyglądało. Czy już w drugim lockdownie czułeś, że tą walkę właściwie wygrać, czy trzeba dobić rywala po prostu? Nie, bo wiedziałem, że może wstać, tak, i jakoś tam niespecjalnie w to do końca tak chciałem się rzucić na 100%, ale... Ale jak potem jeszcze jeden cios szedł, no to już wiedziałem, że może coś to z tego wyjdzie. Tak. Byłeś troszkę zaskoczony, że w walce o taką stawkę, że już w tym momencie sędzia podjął decyzję o przerwaniu, że nie. Nie, dajesz... nie. Ja myślałem, że wcześniej przerwie, ale bo już tam po prostu brakowało może jednego ciosu i by było pewnie większe, cięższe koło. Łukasz, czy to ta siła ciosu zdecydowała też? Bo ja mam akurat, będziesz mógł sobie zobaczyć, to jest końcówka samej walki i wydaje mi się, że to ta siła ciosu zdecydowała, że skończyłeś go już w pierwszej rundzie. Wiesz co, nie wiem, nie zastanawiałem się na tym, naprawdę, tak na gorąco ciężko powiedzieć. Łukasz, to tak, robiłeś długą wagę, żeby ona fajnie schodziła, co jutro zjesz? Nie wiem, co zjem, dzisiaj coś zjem, dzisiaj się coś napiję, tak. Coś sobie zjem, ja później zobaczę, co będę dalej, co będzie dalej z moją karierą. Dobra, teraz... Rzeszowski klub dzisiaj zapłonie, czy raczej spokojny odpoczynek w domu? Stal Rzeszów. Ile tego początku będziesz potrzebował tych długich przygotowania? Nie wiem, no naprawdę ciężko teraz odpowiedzieć na takie pytanie, no bo się nie zastanawiam nad tym. Na pewno chcę pojechać gdzieś na urlop z żoną i po prostu odciąć się i mieć trochę wolną głowę. Niósł cię doping, jak wchodziłeś do ringu, niósł cię doping na tyle, że wiesz, wchodzę, to jest mój czas, muszę zrobić swoją robotę, muszę to wygrać? Tak jest. Moje miasto, mój czas, mój pas. Dariusz Michalczewski, Tomasz Adamek, Krzysztof Włodarczyk, Krzysztof Głowacki. Jakie to uczucie znaleźć się w tym gronie? No, mega, no tak szczerze mówiąc to jest, właśnie mówiłem to też, 10 lat mija od kiedy wróciłem na salę treningową, po 6 prawie letniej przerwie. No i w ciągu 10 lat zdobyć mistrza świata, naprawdę, to jest mega uczucie. Łukasz, przed tobą dwie obowiązkowe obrony, Merchy czy Lerena, który by według siebie bardziej ci pasował? Myślę, że Merchy, ale to mówię, to jest odległy temat. W Rzeszowie obrona, chciałbyś? Najlepiej jest u siebie. No właśnie, bo... Zobaczyłem o to i tutaj jeszcze raz z tego miejsca dziękuję wszystkim kibicom, którzy mnie dopingowali na żywo. Ze względu na to, że jeżeli by takiego zaplecza kibiców nie było, to na pewno tej walki by się nie udało zorganizować. No i to jest po prostu jakby, nie wiem, 10, 15, 20% tego, że po prostu to się spełniło. Mówiłeś o tym, że jak ktoś w ciebie nie wierzy, to ciebie to motywuje. To co masz do powiedzenia tym osobom, które w ciebie nie wierzyły? A właśnie teraz, jak wychodziłem z domu, to sobie o tym pomyślałem i wiedziałem, że takie pytanie może paść. I okazuje się, że do tej walki naprawdę mnóstwo osób wierzyło, więc no, nic nie mogę powiedzieć, wszyscy wierzyli. To może nie wszyscy, ale większość wierzyła, większość kibicowała i jednak cieszę się, że no, nie toczyłem walki polsko-polskiej, więc jakby te serca były za Polakiem.
Ale ten dzień zapisze się w historii polskiego boksu. Ty zdobyłeś pas mistrzowski, mistrza świata, również Laura Grzyb, pas mistrza Europy, jak i Michał Cieślak. Tak, serdecznie im gratuluję, super. Cieszę się, że w trójkę sięgnęliśmy po trofea tak duże, także no mega, mega sprawa. No, cieszę się, że to się odbyło w Rzeszowie, naprawdę. I że to jest wiesiące, no bo tak naprawdę to ja mogę z buta iść do domu. Łukasz, wierzyło w ciebie na pewno miasto, pan prezydent, pani wiceprezydent na konferencji prasowej, ale cały czas musiałeś coś udowadniać. Teraz jesteś mistrzem świata, to teraz może, skoro takie miasto pomagało, jakiś stadion. Okaże się, zobaczymy jak to się wszystko potoczy, co będzie dalej i no i tyle, na razie to nie ma co, naprawdę chcę teraz sobie odpocząć. Powiedz co będzie z pasem, bo ty oddałeś pas Rafałowi Kaliszowi, on zdaje się dał go Marianowi Basiakowi i teraz ty go masz. Ja pożyczyłem od Pożyczyłem od Rafała, także to tylko do zdjęć, oddałem mu, bo to było jego marzenie, większe pewnie jak moje, bo ja tak do końca na początku kariery nie wierzyłem w to wszystko. Że można sięgnąć aż do tego momentu, a on cały czas mówi, zobaczysz, będziesz. I nigdy, naprawdę, przed tyloma walkami, czy z Izu, czy z Arturem, przed żadną walką nigdy nie zwątpił. Naprawdę, to po prostu jest niesamowite, bo czasami to ja sam nie wierzyłem w to wszystko. Miałeś dźwigać ten polski boks i udźwignąłeś ten ciężar. Dobrze, nogi nie siadły. Zrobiłeś to też na oczach no, kilku naszych znamienitych pięściarzy, Krzysztof Włodarczyk, Tomasz Adamek, Andrzej Gołota, też wszyscy oglądaliście tutaj, także to też jakoś tak dodatkowo cię cieszy, no, raduje. Mega się cieszę, że mogę się znaleźć w takim właśnie gronie, że można mnie przyrównywać po prostu do nich, tak? No, także to się cieszę bardzo i... No, nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. A powiedz jeszcze te emocje tutaj w dniu dzisiejszym, jakby czułeś, że cały czas masz nad nimi kontrolę, trzymałeś je do końca, do momentu wejścia do ringu, czy były takie momenty, że sam się łapałeś na tym, że o, coś mi się chyba takiego szczególnego udziela? Cały tydzień był bardzo nerwowy, ale generalnie trzymam ciśnienie, także trzymałem do końca, jak zawsze. A Łukasz, taki szalony pomysł. Wakujesz pas Bridger, idziesz do ciężkiej, Federacja WBC, powiedzmy, obiecuję ci drugie, trzecie miejsce na dzień dobry w rankingu wagi ciężkiej. Co to na to? Zobaczymy. Dzięki. I gratuluję.